Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Paladynie, ale może zmienimy tą postać, ponieważ w dzisiejszym odcinku będziemy próbować sobie dropić złote gemy, legendarne gemy, pomarańczowe gemy, różnie ludzie na to mówią, no ale w każdym razie mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. Chodzi po prostu o te gemy, które zostały dodane w aktualizacji tej, która weszła no tak naprawdę teraz, kilka dni temu, razem z legendarnym lochem. Przypominam, że są one dostępne permanentnie, więc jeżeli jesteście grzybiarzami i wam się tam powiedzmy nie śpieszy, to polecam poczekać na event, w którym dropią same duże kamyki i wtedy ewentualnie coś tam sobie w tej kopalni poskipać i je podropić i założyć. Myślę, że to będzie o wiele tańszy koszt, a po prostu no raczej na takim levelu jak ja mam teraz, no dużo mi nie zmieni, że zmienię to teraz, a na przykład za tydzień, czy tam kiedy będzie ten event, to święto twierdzy, bo to bodajże jak mamy święto twierdzy, to i lecą same duże kamyki, więc polecam na to poczekać. Co do tych pomarańczowych gemów, ja będę mówił pomarańczowe tam, czy tam no powiedzmy legendarne, niech będą. Nie wiem, jaka dokładnie jest na ta szansa na dropnięcie tego gemu. Wymagany jest minimum jeden itemek legendarny tutaj w klaserze. Jeżeli mamy minimum jeden itemek legendarny, to już możemy, to już mamy szansę na dropnięcie tego gema. Z tego co słyszałem, jak mamy wszystkie 36 legendarnych itemków, to szansa wynosi niecałe 20%. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to są jakieś tam plotki, czy co. No ale zauważyłem, że wiele osób te gemy dropi mimo wszystko. Wiele osób te gemy dropi, więc ta szansa faktycznie musi być. No 20% nawet nie wygląda, nawet wygląda jakby to było większe, zwłaszcza że osoby, które mają tam załóżmy po kilka tylko itemków legendarnych i je dropią. Jak widzicie, my tutaj jeden mamy, 1422 do siły i wytrzymałości. Trzymam go sobie, bo jeszcze nie mam legendarnej broni. Jak dropnę na tym naszym paladynie legendarną broń, to wtedy sobie wrzucę ten gemik, no ale jeżeli coś jeszcze mi dzisiaj wyleci, to też pozmieniam. Też może jeszcze dużo osób, pamiętajcie w ogóle o zostawieniu kciuka w górę, to też nie powinienem powiedzieć wcześniej, ale jest jeszcze jedna sprawa, że od piątku streamujemy sobie na Twitchu, link macie w przypiętym komentarzu i w opisie, robimy sobie legendarne lożki, gadamy i tak dalej. Streamy zaczynają się przeważnie koło 18, był w piątek, był w sobotę, co ciekawe w piątek jeszcze miałem dla was do rozdania 3 kodziki na grzyby, które dostałem. W sumie dowiedziałem się dopiero w trakcie streama, że takie dostanę, więc troszeczkę było, można powiedzieć, to spontanicznie, no ale 3 osoby wygrały, więc mam nadzieję, że git. Także miałem właśnie te chodziki, teraz już nie mam co prawda, ale i tak możecie sobie wbić, bo dzisiaj o 18 też będziemy próbować, będziemy się odpalać i jakieś tam lożki porobimy, mam taką nadzieję. Także was zapraszam, bo przynajmniej teraz wiadomo jest co robić na tych streamach, bo ten loszek można klikać. I też dużo osób mnie pyta, jak ja tutaj widzę rozstawienie tych gemów. No na pewno wydaje mi się, że mieć wszystkie pomarańczowe gemy jest bez sensu, w sensie, że cały ekwipunek nimi zawalić. Wydaje mi się, że dobrze by było mieć takie rozstawienie 5 tych pomarańczowych gemów, łącznie tutaj z bronią, i 4 czarne. To jest taka moja opinia, dużo osób też ma podobną, więc jakby no wydaje mi się, że to jest ok. W każdym razie no tak ze 4 czarne wydaje mi się, że bardzo, bardzo dobrze zostawić, no bo jednak to są te boki, to jednak jest tam no to szczęście, powiedzmy, które no szczęście aż tak się nie przydaje, bo i tak no ale zawsze te boczki, zawsze coś tam, także wiecie, no te czarne są ok. No a myślę, że na przykład zrobić tutaj po lewej stronie sobie same czarne, a tutaj po prawej plus broń pomarańczowe i to będzie ok. Możecie dać znać w komentarzach swoją opinię. My już kończymy gadać, tylko zaczynamy dropić. Kilka razy sobie skipniemy i proszę bardzo, od razu mamy tutaj, a nie, Boże, to mi się pomyliły kolory, okej, nieważne, sorry, dopiero wstałem przed chwilą dosłownie, także nieważne, no myślałem, że to pomarańczowy, ale to na zręczność, strasznie mi się tak odbiło. Lecimy dalej, no i mamy tym razem pomarańczowy, tylko że jest on średni, więc średnich chyba w ogóle, średnich się nie zastanawiamy nad nimi, tylko będziemy sprzedawać, no bo ja i tak będę chciał tutaj czy pachołków, czy siebie ubrać w same duże, także nam to nie robi. No tutaj nic, tutaj też niestety nic, mamy w ogóle 3 miejsca, a tu mamy troszeczkę miejsca, nie, dobra, to 3 razy możemy kopać. No popróbujemy sobie parę dropnąć, żeby tak wiecie, wrzucić je, żeby zobaczyć jaka jest na to szansa. Jeżeli chodzi o itemki w klasie, no to tak, z tej kolekcji Harry'ego Pottera mam na razie 5. Z poprzedniej kolekcji brakowało mi tylko 3 i to w sumie mógłbym je zdobyć tak naprawdę, ale chociaż w sumie to poczekajcie, może zdobędziemy, to może będzie większa szansa. Tylko czy ja mam bronię? Mam broni i to całkiem sporo, to jest ta poprzednia kolekcja, czyli to będzie to. Dobra, to sobie powrzucamy do kibla i zobaczymy co z tego wyjdzie. Mamy łuk. Teraz mamy tak, zamień wygląd. Tak, oczywiście sobie możecie przez zmianę wyglądu i wrzucenie do kibla zdobyć te brakujące itemki. Jeżeli jesteście na przykład paladyniem, no to wiadomo, że tarcze, że broń dla zwiadowcy i broń dla maga. Dobra, wrzucimy cyk, no i mamy tarczę. No i teraz fajnie jakby nam rózga wypadła.
To już byśmy mieli wszystko z głowy. Zawsze tam ta szansa nam... O, idealnie, zobaczcie, wszystko trzy, wszystkie trzy itemki na raz. Natomiast z tego seta... A ten mamy kompletny, okej, to git. No i z tego nam brakuje rózgi i tarczy, czyli też by wypadało w sumie zrobić to samo. Mam tu jeszcze jakieś bronie, to możemy to porobić. No wiecie, zawsze to się ta szansa zwiększy. Nie wybrałem paladyna, bo na paladynie mam dość dużo tych itemków legendarnych w porównaniu do innych klas. Oczywiście jest jeszcze wojownik, ale na wojowniku nie będę marnował grzybów. Trzymam się po prostu do tego eventu z tymi dużymi gemami. No i wtedy sobie pociśniemy. Natomiast, o dobra, łuk to już mieliśmy. Natomiast tutaj na potrzeby odcinka delikatnie mogę coś tam poskipować. Znowu łuk, to w sumie niefortunnie. Dobra, lecimy dalej. No ile będziemy mieli broni, tyle sobie weźmiemy. No znowu łuk, dobra. Nie mamy już tu za dużo broni chyba, z tego co widzę. Poleciała nam w ogóle z tego setu jedna broń. No ale rozrzucik ma, no w sumie nie ma najgorszego, ale też nie ma najlepszego, więc na razie ją sobie zostawię i się wstrzymam. Okej, mamy tarczę, git, no już nie mamy żadnej broni. Dobra, to na razie tyle. Na razie tyle musi wystarczyć, no i dropimy dalej. Niestety czarny. Duży czarny, okej. Tutaj cyk, znowu duży czarny. No szkoda. Tylko że ile nam dają te duże czarne? 943 nam daje nawet jeden. To może jakbyśmy mieli jakiegoś słabego, chociaż tu wszystko mamy 900+. A jak tutaj u tych naszych pachołków? Ten w ogóle jakiś bardzo słaby, możemy go sprzedać, ten możemy sprzedać. 803 nawet ma jednego. 805, dobra, no to zmienimy tego, niech będzie. No i dropimy dalej. No kurde, myślałem, że będzie więcej ich lecieć, a tutaj póki co nam na razie tylko jeden średni poleciał. No ale mówię, jak nam nic nie pójdzie, no to jeszcze będziemy szukać. Szkoda, bo tak się wydawało, że szansa jest, znowu mi się pomyliło, że szansa jest dość spora, ale to wiecie, no ja póki co na żadnym koncie nie skipowałem, ja na każdym koncie sobie po prostu czekałem te 6 ponad godzin, 6 godzin 15 minut i dopiero zaczynałem szukać od nowa. Także no, tak jak mówię, jeszcze tutaj nie sprawdzałem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o skipowanie. Okej, no i znowu mi się pomyliło, już takie miałem z tyłu głowy, dlatego za teraz już sprawdzam, jak leci ten zręczność. Gdzieś tam takie dziwne mam kolory na tym monitorze i tak się to zlewa wszystko. Zobaczcie, że już bardzo dużo tutaj drewna straciliśmy na to skipowanie. No i póki co jest lipa i to jest dość duża. No dobra, no wyzorujemy się z tego drewna, trudno. Na potrzeby odcinka to zrobimy. Znowu średni, no i zobaczcie, no gdybyśmy to robili podczas eventu, to już łącznie z tym byśmy mieli 3 pomarańczowe duże. No a tak to niestety wygląda to, jak wygląda. No ale sprzedajemy go, no nie chcę tych średnich. Niby tam bym mógł na pachołki dać tymczasowo, ale mniejsza z tym. Okej, cyk. Okej, cyk. No i teraz jakieś małe. No chyba wygląda na to, że poszukiwania zakończą się fiaskiem. Ile to w ogóle? A, 4,5, no tak, no to dobra. No i teraz mały pomarańczowy, czyli zobaczcie, no znowu byśmy mieli dużego już kolejnego. Teraz mamy cyk, no i ostatnie kopanko, no i niestety można powiedzieć, że pupa. Nie udało nam się praktycznie żadnego dużego wykopać, no jedyny duży jaki mamy, no to ten. No ale trudno, no zużyliśmy dużo drewna, tak jak mówię, no to miało być na potrzeby odcinka, także no dość duża lipa. W sensie no udało nam się, ale no tak jak powiedziałem, żadnego dużego. Więc może tak, może sobie teraz pójdziemy na... tutaj na berserka, może sobie też skipniemy kilka razy, cyk, zakończ, no niestety, tu w sumie możemy posprzedawać, może na nim sobie zrobimy tak, nie wiem, no jakiś duży widzę, 964, to go możemy w sumie wrzucić, tu mamy jakieś 907, 909, no to za tego 907 może wejść. Dobra, spróbujemy sobie cyk. O, mamy duży pomarańczowy, super. I to jest pierwszy w ogóle duży pomarańczowy na berserku, 1376. Ja bym tutaj też się wstrzymał, bo jeszcze nie mam broni, więc też go na razie nie będziemy wrzucać. No ale fajnie, że poleciał. Poleciało, chciałem powiedzieć, fajnie, że poleciał. Tu mamy znowu tylko, że mały, to go sprzedajemy. No to już jest trzeci mały na berserku, tak jakby ktoś pytał. I znowu duży, zobaczcie, ile my mamy itemków na berserku, możecie być ciekawi. No tutaj nam brakuje 3, znowu nie mamy tego samego. Tutaj nam brakuje tak samo 3. No i tutaj nam brakuje 3, 5. Więc no mamy mniej niż na paladynie. A widzicie, że gemiki lecą częściej. Także no, no tutaj kwestia szczęścia. O, i zobaczcie, ten się dość dużo różni od tego. To niech będzie, że 1455 wsadzimy do broni, a tutaj sobie wymienimy jakiś najsłabszy czarny. Ojojoj, nie chciałem tak. 909. Dobra, to może być do tego w czapce sobie wrzucimy, niech będzie. No i okej, możemy w sumie jeszcze, nie wiem, ze 3 razy sobie pokopać, zobaczymy. Mały czarny,
tutaj cyk duży czarny, no i tutaj cyk średni, niestety pomarańczowy. Ok, 910 to szału nie ma, chyba że damy pachołkom, tam widziałem 898, ale no to dużo nie zmieni. Jeżeli chodzi o Magusia, tam widziałem 851, 829, no to Magusiowi może zmienimy póki co, no i ten sprzedamy. Dobra, więc jeżeli chodzi o berserka, to tyle. Gdzie ja jeszcze mam pomarańczowe gemy? Jeżeli chodzi o DH, to widzicie, dropnął nam dzisiaj tutaj średni, ale mamy też jednego dużego, tutaj do czapki wrzuciłem. Ja wszędzie czekam na legendarną broń, no bo wiadomo, że jak teraz wrzucę duży w broń, potem mi wyleci legendarna, no to ja będę musiał znowu ten klejnot wyjmować, zakładać legendarną, znowu wsadzać ten klejnot, więc bez sensu, nie? Strata tam grzybów i tak dalej, więc po prostu na razie się wstrzymuję, ten to możemy sprzedać, no bo on nam się nie przyda. Ale tak jak mówię, no wszędzie jednak gdzieś tam minimum ten jeden pomarańczowy gem mi poleciał, także no szansa wygląda na to, że jest dość spora. No przygotować sobie tam, powiedzmy, w moim przypadku, nie wiem, no z 2000 grzybów może 2,5, poczekać na ten event z surkami, w sensie z surkami, na ten event twierdzy, gdzie będą lecieć same duże gemy i po prostu sobie pociśniemy i będziemy mieć praktycznie tyle, ile nam potrzeba dużych pomarańczowych, tyle nam poleci. No już na paladynie łącznie ze wszystkimi myślę, że już byśmy mieli na spokojnie te 5 dużych i już by to było z głowy. Jeżeli chodzi tutaj o tego naszego druida, no to tutaj to akurat kopiemy kopalnię klejnotów na 22 buduje, też mi się tu nie śpieszy, no na druidzie tym bardziej poczekam na ten właśnie event i akurat mi się kopalnia zrobi, no i wtedy będziemy mogli sobie te gemiki znaleźć. Natomiast jeżeli chodzi o wojownika, no to sami możecie zobaczyć, w ogóle na wojowniku mam już full legendarkę, full legendarny set, mam już tutaj w ogóle zebrane wszystko, kolejny set do kolekcji zebrany, zajęło mi, a to może zrobię o tym osobny odcinek, nie będzie, będziemy o tym się rozwodzić. No i na wojowniku dla odmiany mam te pomarańczowe duże gemy 2. Tutaj mi poleciało 1179 i tutaj do broni mam 1172. Więc tak to po prostu wygląda. Dobra, to by było na tyle. Taki krótszy odcinek na temat tych gemików. Mam nadzieję, że wszystko, co powinniście wiedzieć, to powiedziałem. Oczywiście jeszcze dodam, że gemiki, jeżeli nam dropią, jesteśmy wojownikiem i nam dropnie na siłę, to jeżeli go wrzucimy na przykład Mariuszowi, to on nam się zmieni na inteligencję i HP. Jeżeli go wrzucimy Kunegundzie, no to się zmieni na zręczność i HP. No a dla nas jako wojownika i dla Barbara jest oczywiście siła i HP. Więc myślę, że to jeszcze warto sprecyzować, chociaż o tym już pisali. No i chyba tyle, i chyba o wszystkim powiedziałem. Także ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za odcinek. Pamiętajcie, że dzisiaj najprawdopodobniej o 18 będzie live'ik właśnie z legendarnego lochu. Także wbijajcie na Twitcha, link w przypiętym komentarzu i opisie. Możecie zostawić kciuka w górę, zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijać na Discorda dla widzów, tak samo link w przypiętym komentarzu i opisie. No i chyba tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!